Dzisiaj Jasna Góra modli się za ojczyznę, ale i upamiętnia ofiary spod Katynia i Smoleńska. Są tu rodziny wielu ofiar, aby modlitwą wesprzeć zmarłych, stanąć przed Bogiem z prośbą o miłosierdzie dla zmarłych i o to, aby ich nagła, niespodziewana śmierć nie poszła na marne, aby spełniła w odwiecznych planach Bożych swą rolę. Już dzisiaj przecież stała się symbolem i znakiem niezwykle wymownym, potrzebnym i uzdrawiającym nasze myślenie. Znalazły się nazwiska wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Szczególnym elementem epitafium jest tablica, którą rodziny ofiar ufundowały i zamieściły w miejscu katastrofy, a którą przed rokiem, w nocy przed pierwszą rocznicą tragedii, Rosjanie zdemontowali. Ta tablica została przekazana jako wotum Jasnogórskiemu Sanktuarium i stała się motywem, aby cały naród upamiętnił tych, którzy służyli w prawdzie i miłości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ja najbardziej chciałabym, żeby ta tablica wróciła do Smoleńska. Niemniej jednak, myślę, że to jest utopijne na chwilę obecne myślenie, a Jasna Góra, klasztor w Częstochowie, klasztor Ojców Paulinów, to chyba najbardziej godne miejsce, jakie można było sobie wyobrazić i w ogóle wymarzyć. Miejsce związane z Polską od zarania dziejów. Nasza duma narodowa, miejsce, gdzie ta tożsamość jest nieustająco pielęgnowana. No i miejsce, do którego ciągle się odwołujemy. I to dla nas, dla mnie osobiście, dla nas rodzin ofiar tragedii 10 kwietnia jest to ogromnie ważne, że mamy się na czym oprzeć. Że istnieją takie miejsca, które mogą stanowić kierunkowskaz jakby, nie tylko zresztą dla nas, ale również i dla Polaków. To jest przesłanie, które idzie i w Polskę, i w świat, do którego mogą się odwoływać nasze dzieci, następne pokolenia. Myślę, że nie trzeba być głęboko zaawansowanym socjologiem, żeby przewidzieć, że im bardziej natarczywie będzie się doniosły fakt historyczny, bo tak o tym trzeba mówić, że jest to ewidentnie doniosły i bardzo ważny dla historii Polski fakt, że jeżeli się będzie usiłowało gdzieś upchnąć, zakopać, wykopać, to on tym bardziej będzie ożywał, szczególnie wśród ludzi, którzy czują dużą więź duchową z wartościami podstawowymi, z wartościami takimi jak Bóg, honor, ojczyzna, o których dzisiaj było dużo powiedziane, ale także takimi wartościami jak rodzina, prawość, godność człowieka. Staram się robić to, co zawsze wykonywał i robił mój brat Stefan. Ja po prostu wypełniam jego życiowy testament, a także tych wszystkich, którzy zginęli w narodowej tragedii pod Smoleńskiem, nad Smoleńskiem. Tak to już jest. Dzisiejszy dzień, odsłonięcie epitafium, to jest taki w nocy mroku świt, iskierka jasności, która przybliża nas być może do normalności, że o takich ludziach, o elicie polskiego społeczeństwa, która zginęła nad Smoleńskiem, należy pamiętać, mówić i upamiętniwać ich poczynania, ich dokonania na wiele, wiele wieków, dla przyszłych pokoleń, bo to jest
przykład, który dawali swym życiem. Dlatego jesteśmy tak bardzo wdzięczni ojcom Paulinom za to, co tutaj wykonali. Nie bójmy się mówić, że jesteśmy wierni, że jesteśmy Polacy, że kochamy Polskę, że kochamy tych, którzy zginęli. Oni na to zasłużyli. No i wiara bezgraniczna w Boga to pozwoli nam przetrwać wszystko i zwyciężyć. My, naród polski, u stóp Jasnogórskiej Pani składamy hołd prezydentowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, pierwszej damie Marii Kaczyńskiej. Dość dużo czasu poświęciliśmy na to, jak zmieścić nie tylko imiona i nazwiska, ale przede wszystkim rangi, znaczenie tych ludzi dla nas. Za lat 50-100 być może nazwiska się zatrą, natomiast każdy oglądający to będzie widział, co Polska straciła w tym jednym tragicznym momencie. Ta koncepcja Katyńskiego Lasu była od samego początku. Zrobiła się później awantura wokół, polityczna już awantura wokół szczegółu takiego, jakim było drzewo. W tym epitafium brzoza stoi, cała, niezłamana. Jako taka manifestacja tego, że przede wszystkim nie brzoza, a ludzie. Że takie rzeczy nie dzieją się z innej winy niż winy ludzi. Że takie rzeczy należy rozliczyć. Nad tym wszystkim góruje Matka Boska Częstochowska, ta, która uspokaja nas, ta, dzięki której funkcjonujemy, pod której płaszcz zawsze można się schronić, płaszcz z liliami, a w narożach klamra dwóch dat. Tych dat łączących 70 lat pomiędzy Katyniem a Smoleńskiem. U stóp tego lasu mamy trzy tablice z nazwiskami ofiar i orła, srebrnego orła w złotej koronie, tradycyjnej, zamkniętej, spoczywającego na dwóch buławach i szarfę Surge Polonia. Tutaj jestem bardzo wdzięczny pomocy ojców Paulinów, dlatego że szukając motywów i szukając takiego głębokiego uzasadnienia dlatego, wskazali mi na sukienkę żołnierską. Jest taka sukienka Matki Boskiej Częstochowskiej, która składa się z odznaczeń wojskowych, bojowych odznaczeń, które bohaterowie różnych wojen złożyli jako wota. I tam u stóp Maryi jest właśnie taki orzeł z tym hasłem Powstań Polsko. Przebudź się Polsko, Surge Polonia, co miało być takim otwarciem, takim motywem dla przyszłych. To nie ma być tablica nagrobna. To ma być taki gest otrzeźwienia. Modlitwa, która jest pod spodem i która mówi, żeby nie szukać winy wokół, to my sami musimy stworzyć państwo, które będzie traktowane na świecie tak, jak powinno i w którym i my, i nasi przedstawiciele będą traktowani godnie od początku do końca. To spotkanie niech nam pozwoli zaczerpnąć ufności, że w konfrontacji ze współczesnymi trudnościami nie jesteśmy sami.
że przetrwamy pod krzyżem historii, skoro pod krzyżem Chrystusa wytrwała aż do końca nasza Królowa i Matka. Dziś w Polsce nie boimy się śmierci z racji wyznawanej wiary, ani nawet nie grozi nam utrata stanowiska, ale przeraża nas i paraliżuje drwina kolegi, uśmieszek sąsiada czy zmarszczone brwi przełożonych w pracy. Nie brak też zresztą jawnych ataków czy fałszywych oskarżeń na Kościół, czyli na nas wszystkich. Nie brak też społecznej, jawnej nieuczciwości, którą tolerujemy, wobec której milczymy. Potrzebna jest zatem nowa odwaga wiary i nasza wspólna, powszechna reakcja, która stanie się świadectwem wierności prawdzie. Pascal powtarzał: chrześcijaństwo zawsze zdumiewa tego, kto je poznaje lepiej, głębiej i kto nim żyć potrafi. Niech Maryja, Królowa Polski i Matka nasza, pomoże nam żyć żywą wiarą i prowadzi do bliskości z Chrystusem, do realnej więzi z Bogiem i Zbawicielem naszym. Amen.